A Kraków 95 i 2 FM, godzina 8.37. W naszym studio kolejny gość, pan Tomasz Deptuch, redaktor miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Mamy dzisiaj rozmawiać o geopolityce sztucznej inteligencji, ale przed chwilą rozmawialiśmy też o gazownictwie, o LNG, o tym, jak to są ważne strategiczne projekty. Pan co sądzi o tym wszystkim w kontekście właśnie gazu, ale także tych wszystkich systemów, które dotyczą geopolitycznie właśnie naszych strategicznych sektorów gospodarki? No, o ile gaz i w ogóle sieci energetyczne można uznać za krwiobieg gospodarki i one są po prostu niezbędne. My w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego tranzytu pomiędzy z uzależnienia tak naprawdę od rosyjskiego gazu do dywersyfikacji i ściągania go z różnych źródeł: Stany Zjednoczone, Katar, Baltic Pipe. Natomiast nikt nie ma wątpliwości, że my potrzebujemy gazu. Po prostu bez tego gospodarka nie będzie funkcjonować. Tak samo sieci technologiczne, a w tej chwili dużo się mówi o sieci 5G, która też po prostu musi powstać, to musi powstać szybko. To jest układ nerwowy naszej gospodarki, która za chwilę, w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej, będzie tej sieci po prostu wymagała. Dlaczego musi powstać? Pani, bo sieć 5G jest kojarzona, tak jak wszystkie inne sieci dotychczasowe, dla przeciętnego użytkownika z tym, że telefon będzie sprawnie działał, że będzie można oglądać w lepszej jakości filmy, ściągać różne rzeczy z sieci, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, że dzięki temu, że ta sieć jest ma taką przepustowość, taką szybkość przesyłu, bez absolutnie, z minimalnymi, bez żadnych tu przesada, z minimalnymi opóźnieniami, ona pozwala na przykład sterować procesami przemysłowymi. A ta sieć 4G, rozumiem, nie pozwala? No nie pozwala. Nie pozwala, ponieważ opóźnienia są na tyle duże, że przy pomocy sieci 4G nie sposób sterować autonomicznym pojazdem, nie sposób sterować dronem, nie sposób sterować łańcuchami dostaw w przemyśle. Co za chwilę będzie już codziennością. I jeżeli my tego nie będziemy mieli, no to niestety będziemy w tyle. O to się toczy gra. Czy nie może być podziału na gospodarkę i na przemysł, a dla obywateli wystarczy to, co jest? Teoretycznie pewnie tak, tylko że to nie do końca ma sens, ponieważ jeżeli będziemy mieli sieć 5G, która będzie obsługiwać przemysł, nie możemy jej ograniczyć, bo rozumiem, że w tą stronę idzie, myśl pani redaktor, na przykład do fabryk tylko, prawda? Bo chodzi o funkcjonowanie na całym terenie kraju. Na przykład pojazdy autonomiczne, które no, za chwilę będą codziennością. Za chwilę mierzono w latach oczywiście, ale to po prostu tak będzie. Ta sieć jest potrzebna na terenie całego kraju i wtedy ludzie siłą rzeczy będą z niej korzystać. A słyszał pan o tych zdrowotnych sprawach i wpływie na zdrowie człowieka? Są różne interpelacje, są różne raporty, że jednak to będzie rozwiązanie no, niekorzystne dla naszego zdrowia. Słyszałem, ale ich nie podzielam. Z paru powodów. Po pierwsze, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tej sieci 5G u nas nie było. Zwyczajnie. Tak jak nie możemy sobie pozwolić, żeby nie było autostrad. A ludzie protestują przeciwko autostradom, zwłaszcza jak mają je blisko domu. No tak, ale autostrady dotyczą kilku tysięcy ewentualnie osób, czy kilkuset osób, a to będzie dotyczyło no, wszystkich nas, milionów Polaków. To prawda, natomiast Polska w tej chwili ma przepisy jakby ograniczające pole elektromagnetyczne, najbardziej surowe na świecie, co wynika z tego, że one pochodzą z czasów, kiedy no, w ogóle nie myślano o tego typu instalacjach. A jakie to są przepisy? Znaczy, jak one wyglądają w praktyce? W praktyce są ograniczenia natężenia pola magnetycznego na konkretną powierzchnię i prawdę powiedziawszy, te przepisy, które w tej chwili mamy, no praktycznie uniemożliwiają budowanie efektywnej sieci 5G w Polsce i one będą wymagały zmiany. Ale mówimy o perspektywie nie dekad, tylko mówimy o perspektywie góra roku, dwóch. A jeżeli mamy rozmawiać o tych sprawach geopolitycznych związanych właśnie i tak, ze sztuczną inteligencją i z siecią 5G, bo to się wszystko ze sobą łączy, to rozumiem, że wyścig jest pomiędzy dwoma państwami. Czy dwoma ktoś jeszcze głównymi się liczy oprócz USA i Chin? Znaczy Chiny, USA, to się troszkę inaczej rozkłada w zależności od tego, jaki aspekt weźmiemy. Bo jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli sieć 5G i internet rzeczy, które jest nieodłączną częścią tego, chodzi o to, żeby
przy pomocy tej sieci 5G porozumiewały się już bez pośrednictwa człowieka, urządzenia i komputery, tak żeby mogły, żeby to mogło przebiegać sprawnie i szybko, to w tym przodują Chińczycy. Oczywiście również z udziałem na przykład chipów amerykańskich, które kupujemy, to jest bardzo zapętlone. Natomiast jeśli chodzi o samą już stricte sztuczną inteligencję, to tutaj przodują Stany. I tak jak Stany Zjednoczone próbują ograniczyć czy uniemożliwić ekspansję, no choćby firmie Huawei, o czym wiemy. No tak, wiemy. Tak, trzeba sobie zdawać sprawę, że wcześniej Chiny nie wpuszczały przecież i do tej pory nie wpuszczają na swój rynek firm takich jak Facebook, takich jak Amazon, czyli tych firm, które przodują w budowie sztucznej inteligencji. Żeby mieć możliwość stworzenia sztucznej inteligencji efektywnej, trzeba mieć dwie rzeczy. Trzeba mieć ogromne moce obliczeniowe i trzeba mieć tak zwane big data, czyli trzeba mieć dane z milionów, miliardów ludzi, a Chiny nie pozwalają tym firmom takich danych uzyskać na swoim terenie. A trzeba wiedzieć, że każdy rynek ma swoją specyfikę. Rynek chiński jest ogromny i bardzo specyficzny, jak wiemy. Dzisiaj praktycznie każdy, kto włączy swój telefon komórkowy, pojawiają się sieci 4G. A kto zarządza siecią 4G? Kto jest liderem? Kto jest właścicielem tej sieci? Sieć 4G budują poszczególni operatorzy sieci komórkowych. Pytanie jest takie, które warto zadać, czyj sprzęt, jakich firm sprzęt jest porozstawiany na tych masztach, i no właśnie, który to obsługuje. No okazuje się, że w Europie 1/3 tego sprzętu to jest firma Huawei właśnie. I właśnie z tego względu Huawei ma w Polsce i w Europie lepszy start. Może to zrobić szybciej, taniej niż inne firmy. Bo nie jest prawdą, że tylko Huawei jest w stanie zbudować sieć 5G. Oczywiście, że nie. Są firmy europejskie, skandynawskie, znane, Nokia, Ericsson, są firmy amerykańskie. Ale one wszystkie są po pierwsze w tyle, po drugie nie mają takich mocy, żeby to szybko i sprawnie zrobić. Po trzecie, nie mają już przygotowanego rynku w Europie, który Huawei przygotowywał sobie budując sieć, czy uczestnicząc w budowie sieci 4G, po prostu sprzedając urządzenia do tej infrastruktury. A kolejna sprawa, którą Chiny bardzo często wykorzystują, Huawei oferuje bardzo korzystne finansowanie. Stany się już nad tym zastanawiają, czy przypadkiem nie spróbować zbudować, zamiast zakazów, nie spróbować zbudować lepszej, a przynajmniej tylko troszkę gorszej oferty, tak żeby kraje typu Europa wybierały sprzęt amerykański. A gdzie w tym całym wyścigu znajduje się Polska? W ogóle jesteśmy jakimś liczącym się graczem? No, graczem liczącym się jesteśmy, jak się spojrzy na starania firmy Huawei, żeby tutaj nie tylko założyć, jakby sprzedać nam swój sprzęt, żeby on u nas funkcjonował. Firma Huawei, jak widać, bardzo prze do tego, żeby zbudować tutaj centra R&D, czyli takie rozwojowe, produkcyjne. Żeby było jasne, takie sprzęta już, takie centra już są, na przykład w Bonn czy w Brukseli. Ale jeżeli my byśmy byli w stanie również takowe mieć, bylibyśmy w stanie kontrolować być może te urządzenia tak, żeby oddalić te oskarżenia amerykańskie, czy te podejrzenia amerykańskie, bardzo zasadne, o to, że Huawei jest w stanie przy pomocy swojego sprzętu wpływać na działanie sieci, pozyskiwać dane, no mówiąc krótko, kolokwialnie szpiegować. Ma taką możliwość. Amerykanie powiedzieli wprost, kto będzie miał sprzęt firmy Huawei w sieci 5G, z tym nie będziemy współpracować. A Niemcom powiedzieli, że przestaniemy dzielenia się z wami danami. Czyli Polska jest tylko dobrym rynkiem zbytu nowych technologii. No właśnie, moje zdanie jest takie, że im później w to wejdziemy, tym bardziej będziemy rynkiem zbytu, a tym mniejszą mamy szansę, żeby zaistnieć na tym jako rodzaj lokalnego centrum. Żeby było jasne, my swojego sprzętu nie mamy, jak większość krajów europejskich. Jak większość krajów światowych, że to jest oczywiste. Ale przynajmniej jesteśmy w stanie, mam nadzieję, stworzyć lokalne centrum, które spowoduje, że ten sprzęt będzie od nas wychodził, a nie na przykład przyjdzie do nas z Chin okrężną drogą przez Niemcy.
bo Niemcy zapewne sobie na tą firmę Huawei jednak zostawią. Na Radio Wnet na początku swojego istnienia było tylko radiem internetowym, więc większość naszych słuchaczy korzysta z internetu. Tak. Jak wygląda ta rzeczywistość w internecie? Ostatnio czytałam w Forbesie takie zestawienie, że tylko 52% całego ruchu w internecie generuje człowiek. 48% to, no właśnie, kto to jest? To zależy od, dotyczy to głównie sieci społecznościowych i zależnie od tego, jaka to jest sieć, czy to jest Facebook, czy to jest Twitter, czy to jest Instagram, to się różnie rozkłada, ale to są boty, to są po prostu automatyczne programy, które generują treść. No, niestety dzięki sztucznej inteligencji one są w stanie coraz lepiej tą treść dopasowywać nawet do indywidualnego odbiorcy. Z tym mieliśmy do czynienia, na szczęście nie my, ale Amerykanie, w czasie kampanii wyborczej. I wydaje się, że to nie była jedyna kampania wyborcza, w której tego typu narzędzia były używane i czasami były używane nie do końca w sposób uprawniony, bo nie przez komitety wyborcze, tylko przez siły zewnętrzne, tak, takie jak na przykład Rosja. No właśnie, jak rozmawiamy o geopolityce, no to zawsze musi prędzej czy później paść nazwa tego państwa. Mówię tutaj o Rosji. Jak Rosja radzi sobie w tym internetowym, wirtualnym świecie, w tej rzeczywistości, jak ona wpływa na kształtowanie w ogóle rzeczywistości? Myślę, że Rosja, oczywiście my o Rosji, Rosja dba, żebyśmy my nie wiedzieli o tym wszystkiego. Natomiast Rosja radzi sobie, mnie podejrzewam, podobnie jak z całą resztą, czyli słabo. Rosja owszem ma świetnych hakerów i świetnie jest w stanie... Sam pan powiedział przed chwilą o wyborach, o udziale ich w wyborach. Tak, ale czym innym jest zbudowanie farmy hakerów, czyli grupy ludzi, zlokalizowanie ich i na zadanie im tego, żeby produkowali treści, wysyłali ją tam, gdzie trzeba, żeby się udzielali na forach internetowych, w grupach, na Facebooku, podsycali dyskusje, podsycali podziały między ludźmi. W tym są dobrzy. W tym są świetni, ale czym innym zupełnie jest zbudowanie sztucznej inteligencji i zbudowanie sieci technologicznej. W tym niestety sobie radzą już zdecydowanie słabiej. Rosjanie, proszę zwrócić uwagę, Rosjanie starają się izolować, to znaczy oni na przykład owszem no Facebooka używają, ale mają swój w kontakcie, tak? W tej chwili są głosy, że oni w ogóle planują odizolować swój internet, tak żeby... Nawet nie sądzę, żeby chodziło o to, że oni chcą odizolować swoich obywateli od zewnętrznych wpływów, tylko chodzi o to, żeby ograniczyć możliwość zbierania właśnie danych dotyczących zachowań, przyzwyczajeń swoich ludzi, swoich obywateli. Ale też wpływają na rzeczywistość. Tymi hodowlami. Tak. Wpływają i to wpływają, podejrzewam, zdecydowanie bardziej niż nam się wydaje, bo to, co my widzimy i to, co w końcu do nas dochodzi, bo to są rzeczy na tyle absurdalne na pierwsze, jak się pierwszy raz to słyszy, że człowiek to wypiera, myśli sobie, to niemożliwe. Ale no, okazuje się, że jednak tak. I okazuje się, że to nie jest tak, że jedynie w Stanach Zjednoczonych Rosjanie takie rzeczy robili, bo to samo dotyczyło Brexitu, to samo dotyczyło kampanii prezydenckiej we Francji parę lat temu. Na to dowody już są. To można w tej chwili prześledzić, w internecie nic nie ginie, także post factum łatwo jest to prześledzić i udowodnić. Gorzej radzić sobie na bieżąco. Mówił pan Tomasz Deptuch, redaktor miesięcznika Układ Sił. Miesięcznik od kiedy wychodzi? Miesięcznik wychodzi od nieco ponad roku. Zajmuje się właśnie geopolityką, zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Bardzo ciekawe pismo, zachęcam. Jest w dystrybucji, warto przeczytać. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że to jest pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie. Z przyjemnością. W studio Radia Wnet. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz pan Tomasz Deptuch. Godzina 8:51, a za kilka chwil porozmawiamy o Instytucie Piękności.